Teraz przyjęta przez Sejm i Senat ustawa czeka na podpis prezydenta. Racja stanu wymaga podpisania tej ustawy. W tej chwili nie można stwarzać takiego wrażenia, że konstytucyjne władze Rzeczypospolitej mają ograniczoną suwerenność i pod naciskiem nacisków międzynarodowych ingerują czy zmieniają to, co jest dobre dla Polski. Publicyści komentujący dla nas tę sprawę są przekonani, że prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy. Obowiązkiem prezydenta Andrzeja Dudy jest podpisanie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. To jest wymóg nie tylko wynikający z takiej pragmatyki politycznej, z tego, że cały obóz rządzący się tego domaga, że gro elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, konserwatystów polskich chce podpisać tej ustawy, ale to jest taka powinność historyczna. My tą ustawą przetniemy, przynajmniej na tej warstwie płaszczyźnie formalnej, te ohydne, kłamliwe określenia, które zrównują Polaków z niemieckimi mordercami. Sądzę, że podpiszę tę ustawę, chyba już nie ma wyjścia. Od prezydenta Andrzeja Dudy dzisiaj wszyscy w Polsce powinniśmy wymagać tego, żeby przedstawił szczegółowy plan wyjścia z kryzysu. Wyjścia z kryzysu dyplomatycznego, który w zasadzie sprawił, że jesteśmy dziś skonfliktowani z połową świata. Politycy Nowoczesnej uważają, że podpis prezydenta pod projektem ustawy może poważnie zagrozić naszym relacjom z Izraelem, ale także ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunki Polski z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle z całą Europą są bardzo, ale to bardzo złe. I prezydent Andrzej Duda ma jeszcze szansę, aby odwrócić ten trend i nie podpisać tej ustawy, dlatego że ta ustawa została nieprzekonsultowana, nieprzedebatowana i jest złą ustawą, jest po prostu bublem prawnym. Z dystansem do tego rodzaju argumentów podchodzi poseł Zbigniew Gryglas. Kilka dni temu miałem rozmowę z moim przyjacielem, który obserwuje sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. On mi powiedział, że tego tematu praktycznie nie ma, że Stany Zjednoczone dzisiaj zajmują się innymi kwestiami. Opozycja przez 8 lat, a tak naprawdę przez niemal 3 dekady sprowadzała polską dyplomację do roli wasala, tak niemieckiego, jak i rosyjskiego. Nie ma prawa dzisiaj mówić polityk opozycyjny reprezentujący na przykład Platformę Obywatelską, że to są złe momenty dla polskiej dyplomacji. To są trudne momenty dla polskiej dyplomacji, kiedy pozostawione odłogiem pole obrony polskiego dobrego imienia nagle jest obrabiane właśnie przez dyplomację. W niedzielę wieczorem minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz rozmawiał telefonicznie z szefem resortu spraw zagranicznych Niemiec Sigmarem Gabrielem. Szef polskiego MSZ podziękował mu za oświadczenie, w którym przyznał, że pełną odpowiedzialność za Holokaust ponoszą Niemcy. To oświadczenie odbieram jako pewien wyraz tego jego przekonania, ale jest to zarazem oświadczenie ministra spraw zagranicznych, dlatego ma swoją moc. Podziękowałem za to oświadczenie, ono się w pełni moim zdaniem pokrywa z oczekiwaniami społeczeństwa polskiego, wskazuje wyraźnie na sprawców zbrodni Holokaustu. Ofensywa dyplomatyczna Polski trwa. Dziś premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z przedstawicielami izraelskich mediów w Polsce, a po południu doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z ambasador Izraela w Polsce Anną Azari. Zostało ono zorganizowane na prośbę strony izraelskiej. Rafał Potocki, Telewizja Republika.